Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Jak skutecznie zarządzać innowacjami w organizacjach? W jaki sposób podchodzą do tego rynkowi liderzy? Jak działają ci, którzy w swoich organizacjach wdrażają innowacje z sukcesem? Między innymi na te pytania odpowiedzi znajdziecie w naszych podcastach. Ze studia Google for Startups witają Was przy mikrofonie Monika Snoracka i Maryla Wojcieszek. Zapraszamy. Cześć, dzisiaj w studiu Google for Startups mamy następnych fantastycznych gości, których razem z Moniką będziemy wypytywały o różne zagadnienia związane z innowacjami z perspektywy korporacji. Nazwałyśmy to sobie nietypową historią z korporacyjnego podwórka i oczywiście nie zdradzę wszystkiego już na wstępie, ale naszymi gośćmi są Małgorzata Kołodziejczyk, kierownik działu rozwoju systemów klienckich i innowacji w firmie Rossmann. Cześć Małgosia. Cześć. Oraz Marcin Janikowski, kierownik sekcji rozwoju technologicznego drogerii, w skrócie R&D. Cześć Marcin. Cześć. No i tutaj już możecie się domyślać, drodzy słuchacze, że padło i technologicznych, i R&D, i IT, więc ta nietypowość historii, której dzisiaj wysłuchacie, będzie polegała na właśnie nawigowaniu, zarządzaniu innowacjami z perspektywy działu IT. No i my wiemy z Moniką, że jest to o tyle nietypowe, że działy... Że to jest najczęściej największy hamulcowy wdrażania innowacji. Tak, te wąskie gardła bywają różnorodne w perspektywach korporacji czy dużych organizacji, ale działy IT najczęściej są jednymi z tych, do których trzeba się w kolejce ustawić pół roku wcześniej, żeby cokolwiek innowacyjnego sprawdzić. Ja widzę tutaj twarz gości. Gościa tak jest, może wam nie powiedziałyśmy, ale najczęściej jest tak, że te innowacje są największym problemowym ścieżki wdrażania innowacji. Ja słyszałam o tym ostatnio od paru osób właśnie takich w innych firmach zajmujących się innowacjami. To ich było takie przemyślenie, kurczę, ale wy macie fajnie, że w IT to robicie, bo z IT to jest najciężej. A jeśli to nie jest w IT, to zwykle się rywalizuje z tym zespołem i to też nie pomaga. Mhm. Tak, więc my od początku miałyśmy taki efekt wow, jeżeli chodzi o interakcję z wami, umiejscowienie właśnie tego Centrum Nawigowania Innowacjami w dziale IT, ale tutaj my mamy też swoją rozbiegówkę na początek, żeby nie zdradzać wszystkiego na starcie. Więc słuchajcie, Marcin i Małgosia, chciałyśmy was zapytać na początek o to w ogóle, jak wy definiujecie innowacje i dlaczego wy jako firma Rossmann sięgacie po innowacje? Jak my definiujemy innowacje? Dla nas innowacja to jest coś nowego po prostu. Coś nowego, ale w tym znaczeniu, że to może być i nowy proces, i nowy produkt, i nowa usługa, i zmiana technologiczna, i oczywiście zmiany w tych wszystkich obszarach. I generalnie innowacja musi przynieść wartość dla nas, dla klienta i my je mamy po to, żeby tworzyć takie trwałe przewagi konkurencyjne. Tak sobie o tym powiedzieliśmy, bo oczywiście tych definicji innowacji i tego, jak można się rozwlekać, dyskutując na ten temat, tą rozbiegówkę można byłoby przez cały podcast zrobić, nie? Także dlatego my się skoncentrowaliśmy na tym, co po prostu daje wartość klientowi. Tak, ja jeszcze bardzo lubię dopowiadać takie stwierdzenie, pracować mądrzej. Jeżeli robisz coś, co w twoim obszarze pozwala ci pracować mądrzej, możesz śmiało nazwać to innowacją, tak? A dlaczego innowacje są ważne dla Rossmanna? Dlaczego? No właśnie one są ważne dlatego, że właściwie my to widzimy tak, że jeżeli dzisiaj nie zrobimy innowacji, to my tej przewagi nie zbudujemy po prostu, nie? One są takim warunkiem, oczywiście tych warunków, żeby budować przewagę jest dużo więcej, natomiast one są na pewno na tej ścieżce takiej krytycznej, tak? Czyli trzeba szukać, one pozwalają nam szukać czegoś, co dzisiaj nie ma, a co w przyszłości będzie, bo to będzie, tak? Tylko albo będziemy na to wcześniej gotowi, albo nie. I to właśnie to adresują innowacje, żeby być na to gotowym. Fajnie, że dopowiedziałaś, bo właśnie tak jeszcze miałam dopytywać, czy ta nowość, patrzycie na te nowości w skali właśnie organizacji, w skali branży, w skali bardzo szerokiej, ale to już też wybrzmiało z twojej odpowiedzi, że pewnie bardzo szeroko, bo jeżeli mówimy też o przyszłych przewagach konkurencyjnych, to też jakby przyszłe rynki, przyszli odbiorcy i różne rozwiązania na teraz niestosowane. Tak, i tak, bo wewnątrz organizacji, czyli zrobienie czegoś, czego my po prostu nie robiliśmy do tej pory, chociaż inni już to robią, no to też jest dla nas jakąś nowością i jest w związku z tym innowacją. Natomiast jakby staramy się znaleźć to, pewnie potem zejdziemy trochę głębiej, natomiast po prostu staramy się znaleźć tą przestrzeń i na tą część taką nową tylko dla nas i to na tą część nową na rynku. To jest też ciekawe, bo te innowacje, one tak wybrzmiały z tego, co powiedzieliście, że to jest coś, co wymaga takiego bardzo długofalowego myślenia. Czy w bieżące łatwo jest znaleźć na to czas? No właśnie to zależy do tego, nie jest łatwo, o może tak, no nie jest łatwo, jakby było łatwo, to pewnie nie byłoby tylu dyskusji na temat innowacji, nie, więc... To powiedzcie może w tym momencie, to jest myślę dobry punkt wyjścia, jak to się wszystko zaczęło? W ogóle to Rossmannowa podróż w przestrzeń innowacji, co było takim impulsem inicjującym tak naprawdę? To, żeby wmontować te innowacje w bieżączkę. No właśnie, teraz jakby to pytanie tak sobie trzeba podzielić na dwie części, nie? W ogóle Rossmann i innowacje. Mhm.
Bo my tak zawsze powtarzamy, Rossmann zawsze był innowacyjny. My zawsze mieliśmy tak, że jakby od kiedy ja pracuję w Rossmannie już 16 lat, my zawsze byliśmy otwarci na szukanie, żeby robić coś inaczej. My zawsze byliśmy otwarci na to, żeby popełniać błędy. My zawsze szukaliśmy nowych sposobów podejścia do tematów. Tak, to słuchajcie, jest tak, że ja pracuję trochę krócej niż Gosia, bo ponad 10 lat, ale od początku rzeczywiście wszystkie pomysły, które były realizowane, projekty, to było coś niespotykanego do tej pory na rynku i zajmowaliśmy się rzeczami, które tak naprawdę no już wtedy mogliśmy śmiało nazywać się innowacyjnymi. No, spójrzcie na przykład, drogeria Rossmann była wydawcą najbardziej popularnego w pewnym okresie lifestyle'owego magazynu Skarb, tak? I klienci nie chodzili po czasopisma do kiosków, tylko chodzili do Rossmanna, bo Rossmann, będący drogerią, był wydawcą, jest nadal, tak? Ale no już jakby prasa drukowana troszeczkę straciła teraz na popularności, ale spójrzcie, to jest dokładnie takie podejście, tak? Co wiecie, podejście do Endless Aisle, czyli do takiej rozszerzonych zakupów, które gdzieś teraz gdzieś słyszę, że się przebijają. I ma tą nazwę. Ma tą nazwę, a my to robiliśmy mimo, że nie miało nazwy. Tego. Tak, dokładnie. To my rzeczywiście z próbę podejścia do sklepów, które miały bardzo ograniczony asortyment, a można było całą ofertę dostać na wielkim wyklikiwanym ekranie, do którego się przez RFID przypisywało te zakupy do koszyka. Potem to przyjeżdżało do tego sklepu, do terminala paczkowego, kiedy jeszcze terminale paczkowe nie były tak popularne. To się działo 7-8 lat temu. Tak, więc rzeczywiście, wiesz, teraz ktoś rzuca pomysł, że fajne są na stacjach paliw mobilne kasy, że kasjer przychodzi z kasą. My Gosia robiliśmy je 9 lat temu, tak? Więc rzeczywiście, słuchajcie, to się zdarzało już i technologiczne, i nietechnologiczne rzeczy w Rossmannie działy się od zawsze. To jest jakby rzeczywiście taka kultura, która zawsze pozwalała na testy, na próby. Część z tych rzeczy oczywiście nie weszło na stałe do naszych drogerii, bo po prostu często my tak to nazywaliśmy, że rynek jeszcze nie był na to gotowy. Ale tego rzeczywiście było bardzo dużo. Teraz jak patrzymy na to, to my bardzo dużo, ponieważ my zawsze byliśmy taką Zosią Samosią, to my bardzo dużo robiliśmy wewnętrznych innowacji. To szukanie na zewnątrz było zdecydowanie mniejsze, ale wewnętrznie tego tworzenia pomysłów i też tego, jak je realizować, to tego było zawsze bardzo dużo. Tak, to ja nazywam czasami to taką manufakturą Rossmanna. Rzeczywiście ten pomysł od urodzenia się w głowie, po wykonawstwo, zrobienie prototypu, do pojechania do małego warsztatu pod Łodzią z panem, pooglądanie, jak on to tam wyspawał i patrzenie, czy to rzeczywiście adresuje tą naszą potrzebę biznesową. To jest wszystko robione gdzieś u nas wewnętrznie, w naszych zasobach wewnątrz firmy. Bardzo rzadko, dopiero teraz się tego trochę uczymy, wychodziliśmy z zapytaniami na zewnątrz, z prośbą, proszę nam to zrobić, kupujemy gotowiec na rynku po prostu, tak? To jest coś, co ostatnio musieliśmy zrobić, ale przeważnie wszystkie te rzeczy to są nasze wewnętrzne pomysły i realizacje, ich się dzieje naprawdę bardzo dużo. Ja mam takie pytanie, w sumie dwa do tego. Słuchajcie, wspomniałeś, Marcin, o kulturze, no bo to jest trochę kultura innowacji i jakby, słuchajcie, gdyby każda firma miała kulturę innowacji wysoko rozwiniętą, no to nie byłoby tematu, my też nie miałybyśmy co robić, ale powiedzieliście, że Rossmann od zawsze był innowacyjny. Jakie są takie cechy organizacji na waszym przykładzie, które pokazują, że ta innowacyjność jest i wy, tak jak mówicie, od zawsze mieliście tak, że wymyślaliście co chwilę jakieś rzeczy nowe? Chyba zawsze ta potrzeba, to po pierwsze, że my widzimy, że dane rozwiązanie, czy to technologiczne, bo do tej pory z Gosią zajmowaliśmy się głównie technologicznymi rozwiązaniami. Dzisiaj nie chcemy tak mocno nazywać innowacji, że muszą być osadzone technologicznie, chociaż to się samo przez się rozumie. To ja myślę, że taka zgoda na popełnianie błędów i takie przyzwolenie, jeżeli w to wierzycie, to po prostu to zróbcie i zobaczycie, czy to zadziała, czy to rzeczywiście zaadresuje tą potrzebę głównie naszych klientów. To jest klientocentryczność i jak wychodzimy sobie od klientocentryczności, to zejście na ścieżkę innowacji jest już naprawdę krótką drogą moim zdaniem i to, że my mogliśmy, patrząc na potrzeby klientów, proponować rozwiązania, one się same z siebie po prostu zaczynały dziać, no i to były innowacje. To nie, dzisiaj patrząc na to, kiedy już jest to trochę bardziej ustrukturyzowane, no to rzeczywiście tak to były innowacje, a my to po prostu robiliśmy z potrzeby naszych klientów i z przyzwolenia na to, żeby szukać rozwiązań, aby tą potrzebę zaadresować. Jakby to zawsze na to było zielone światło, na popełnianie błędów, na kwestionowanie pewnych... Na kwestionowanie właśnie i też na to właśnie, żeby być otwartym na to kwestionowanie, tak? No bo jeżeli ja coś robię dzisiaj, to nie znaczy, że jutro muszę
muszę to robić tak samo i to naprawdę nie jest nic złego, że ja chcę już jutro robić to inaczej. Więc jakby to otwarcie na to, żeby w ogóle być w zmianie. I Rossmann w ogóle jest bardzo, bo chyba to właśnie powoduje to, że u nas nie ma takiego problemu z samą kulturą innowacji, to że my generalnie w bardzo dużej zmianie żyjemy cały czas. Tak? U nas nie, my nie jesteśmy jakąś korporacją taką, która ma bardzo duże struktury, procedury i tak dalej. I oczywiście to czasami wybrzmiewa u nas potrzeba tego, żeby już mocniej w to pójść, natomiast też cały czas umiemy żyć w zmianie. Mam taką obserwację sobie, o niej też ostatnio rozmawiałyśmy, Marla. Słuchajcie, że bardzo często organizacje, które mają taką już ustabilizowaną sytuację na rynku, one trochę tracą ten instynkt poszukiwania nowych rzeczy, co nie? W sensie, że jest ekstra, więc tak będzie zawsze. I trochę się zapomina o tym, żeby szukać cały czas. I to jest jedno, a też to, co słyszę, to rzeczywiście często bardzo te wszystkie struktury, procedury, one bardzo blokują szybką weryfikację pomysłów. Tak? My nie mamy z tym takiego dużego problemu. Nie musimy jakiejś super ścieżki innowacji wprowadzać do tego, żeby zweryfikować szybko pomysły, bo po prostu ta weryfikacja pomysłów szybko u nas się dzieje, tak? To oczywiście poprawiamy to cały czas, natomiast nie zderzamy się z jakimiś ścianami takimi, w które trzeba walić, żeby w ogóle móc coś obejrzeć, zobaczyć. Czyli to nie jest tak, że musicie prowadzić przez wiele miesięcy analizy na papierze, żeby pójść i dostać zgodę na eksperyment? Nie musimy. Nie musimy i tak nigdy nie było, tak? Oczywiście teraz widzimy, ile możemy, jakby, bo jest trochę tak jak mowa, bo cały czas jesteśmy na tym etapie, jaki jest Rossmann i nie przeszliśmy do tej strukturyzacji, dlaczego tak się stało. Oczywiście cały czas jakby ucząc się tego, widzimy, ile jeszcze można sobie rzeczy poprawić, żeby mieć tą jeszcze większą dynamikę w tej weryfikacji. Natomiast nigdy nie było tak, żebyśmy rzeczywiście musieli przechodzić przez jakieś strasznie ciężkie działy prawne, finansowe, szukać uzasadnień, weryfikacji. Do momentu, kiedy my po prostu sprawdzamy, czy to ma sens, to jest na to otwarcie. Okej. Okay. To etap proof of concept jest bardzo fajnie zrozumiany już teraz w naszej organizacji od lat i do etapu proof of concept, rzeczywiście w zbudowanie business case'u mamy po prostu przyzwolenie na testy, na sprawdzanie tych rozwiązań. To było od zawsze. Tak. Ja tak spróbuję połapać te wątki, które wybrzmiały, czyli tak podsumowując, to nie jest tak, że przestrzeń i to działanie wasze z innowacjami miały swój określony początek, to było od zawsze, tak, z tego co mówicie. Była, czy jest w ogóle przestrzeń, odkąd też mówicie, na to, żeby właśnie podejmować próby, eksperymentować, sprawdzać nowości, nie trzeba przybijać głową murów i wymieniać kasków, jak to czasami mówimy, tak? I żeby kwestionować też, bo to jest ważne. Kwestionować tego status quo. Natomiast też wybrzmiało, a tu jeszcze dodam, że wydaje mi się, że możemy chyba powiedzieć, że Rossmann z zewnątrz, w sensie mówiłaś, Małgosia, że bardzo dużo dotychczas robiliście z wewnętrznymi zasobami i też mam wrażenie, patrząc w przestrzeń publiczną, że nie komunikowaliście tak bardzo tego, co robicie i jak innowacyjne rzeczy realizowaliście. Też te przykłady, Marcin, które ty podawałeś, prawda? Mam poczucie też, jakby wasza obecność tutaj jest dowodem na to, że troszeczkę też się to zmienia w tej warstwie komunikacyjnej, ale wybrzmiało to, Marcin, powiedziałeś, że pojawiło się jakieś strukturyzowanie, tak? Czy to było tak, że działaliście w pewien sposób intuicyjny z tymi innowacjami, po prostu w taki sposób, jak czuliście, że będzie właściwym sposobem dla was? No i w jaki sposób to się zmieniało w ostatnim czasie, czy zmienia? No i jak doszło do tego, że to właśnie w dziale IT jest osadzone to Centrum Nawigacji Innowacjami? My mamy dość duży dział IT, tak? I powiedzmy może ile, bo tak, to jest, no to jest dobrze, już ponad 300 osób. Ja już nie chcę teraz mówić dokładnie ile, bo to też jest dynamiczne. Tak, skala, tak. Zmienia się, rośnie. Duże, tak, raczej rośnie, tak, dokładnie. I teraz wszystkie te jakby potrzeby takie realizacji różnych projektów i właśnie bardzo często projektów innowacyjnych, one po prostu przechodziły przez IT. My w pewnym momencie stworzyliśmy tą komórkę, którą Marcin kieruje, w której skupiliśmy się właśnie na, powiedzmy, rozkminianiu tematów technologicznych, zwłaszcza takich sprzętowych pod kątem sklepów. I tam też ta dynamika pracy była dużo większa, powiedzmy, niż w takim zespole, który w takim przyrostowej pracy dostarcza jakieś rozwiązania, ale to też są cały czas odpowiedzi na to, czego potrzebuje biznes i to jest taka bliska współpraca. Więc u nas tak naprawdę przecinały się i przecinają się potrzeby całej firmy. Nie? Więc my też widzieliśmy, jak dużo potrzeb jest zbieżnych, jak dużo potrzeb, i to są potrzeby często właśnie wdrażania innowacji. I też czuliśmy, słyszeliśmy, widzieliśmy, tak, że wszyscy w firmie potrzebują takiego miejsca, w którym będzie można się co najmniej tą wiedzą wymienić, nie? No bo to też to koordynowanie czy strukturyzowanie innowacji, ono może być takie bardzo, bardzo poukładane, a może być po prostu przestrzenią na wymianę wiedzy. Tak.
i gdzieś chyba cały czas my tego szukamy, złotego środka w tym, więc stąd to wybrzmiało, więc poszliśmy w to, żeby w ogóle zbadać, jak ta organizacja wygląda i kto czego potrzebuje i w zasadzie rzeczywiście to, co myśleliśmy, że jest, było. Więc dlatego zaczęliśmy budować tą strukturę, budować strukturę nie taką, w której my kumulujemy wszystko w jednym miejscu, tylko taką, w której my staramy się i dawać jakąś ofertę ze swojej strony, taką, która może podbić innowacyjność, to z różnych stron i od strony powiedzmy prowadzenia warsztatów i od strony poszukiwania tych innowacji na zewnątrz, tego co potrzebuje dany obszar, ale też tych wszystkich osób, które są w różnych biznesach naszych, wewnętrznych, które tym rozwojem tego biznesu się zajmują, tak? I tak naprawdę w trakcie tego strukturyzowania my się bardzo dużo dowiadujemy, jak bardzo innowacyjni są ci ludzie. I jak bardzo innowacyjne oni mają w tej chwili cele już tak naprawdę. Tak, gdzie myśmy myśleli, że my tworzymy sobie stanowisko eksperta do spraw innowacji i my będziemy potrzebowali wyrwać jego czas na innowacje, okazało się, że w większości tych obszarów ci ludzie po prostu tymi innowacjami się już zajmują, tylko inaczej to nazywają. Tak, bo każdy gdzieś działa w tym swoim obszarze i każdy szuka rozwoju tej swojej części od marketingu, przez administrację, przez wszystkie obszary w firmie. Okej, czyli zaczęliście od takiego przeglądu w ogóle, jak to jest z tymi innowacjami, też potwierdziliście ten wniosek, że faktycznie działa IT jest tym działem, gdzie przecinają się różne potrzeby, tak, różnych działów biznesowych i też wy macie dobry ogląd na to, żeby uwspólniać niektóre cele, realizować je wspólnie, tak, różne potrzeby różnych działów biznesowych. Padło tutaj o ekspertach, ale nie wiem, czy jeszcze już w ekspertów, ale chciałam zapytać też, jakie z waszej perspektywy są zalety umiejscowienia tej nawigacji właśnie w waszym dziale, czyli w IT, a jakie ewentualnie niedogodności? Czy nie spotykacie się z takim postrzeganiem, że no skoro IT to jednak fokus na technologię, a jednak no nie wszystkie innowacje, o których myślą działy biznesowe, są technologiczne? Jak to wygląda? Tutaj w ogóle obawa była oczywiście. To nie tak, że nie. Też między innymi dlatego nasz dział nie nazywa się już działem IT, nazywa się działem technologii i innowacji. Bardzo mocno chcemy to zaznaczać, że innowacja nie musi kojarzyć się z technologią. Jeżeli ktoś wymyśli rozwiązanie, które sprawi, że produkty będą same dojeżdżać do krańca półki, tak żeby klient mógł je sięgnąć po prostu i tam nie będzie żadnego mechanizmu, żadnego rozwiązania technologicznego, to także jest to innowacja. I to ja uważam, że skanałowanie tego u nas, tak jak mówię, one się działy w różnych obszarach. My tak naprawdę chcemy dać, to podbiję jeszcze raz to, co Gosia powiedziała, dać im ofertę, jak jeszcze łatwiej możemy pozyskiwać te innowacje, jak możemy skrócić ścieżkę innowacji, jak możemy szybko organizować taki etap proof of concept czy proof of value danego pomysłu i my chcemy być dla nich po prostu wsparciem, bo my nie mamy żadnych wątpliwości już po tych audytach, po badaniach, po zebraniu grupy ekspertów, o których za chwilę, wiemy, że one się dzieją i mają się dobrze. Jedyne, czego potrzebujemy, to po prostu ustrukturyzowanie tego w taki sposób, żebyśmy pracowali z wiedzą o tym, co robią inni, bo to rzeczywiście przy tej skali, jaką już mamy dzisiaj i przy tempie rozwoju i tym przyroście ilości drogerii, jaką notuje nasza sieć, to jest prawie 150 drogerii rocznie. Oczywiście za tymi ludźmi w drogeriach i za lokalizacjami idą też ludzie po stronie centrali. To w tym momencie już wymaga naprawdę koordynacji i wiedza o tym, żeby nie duplikować pomysłów, że trochę nas nie stać na marnowanie czasu, na sprawdzanie dwa razy tych samych pomysłów w różnych obszarach. Te obszary, tak jak Gosia powiedziała, one są. To są ludzie, którzy zajmują się rozwojem tych obszarów i nad tym pracują. Naszym zadaniem jest też zadbanie o to, żeby oni wiedzieli nawzajem, nad czym pracują i żeby mogli połączyć siły, żeby mogli połączyć doświadczenie, wiedzę, być może jakiś experience, który już mieli kilka lat temu, bo to po to weryfikowali, a czasami nie wiem, temat analityki wizji dotyka, słuchajcie, kilku obszarów i warto po prostu nad nim pracować razem. Trochę tak kolokwialnie może to zabrzmi, ale burzyć silosy i po prostu pracować wspólnie i jak skala naszej firmy dzisiaj już potrzebuje tej strukturyzacji i to jest to zadanie, które wydaje nam się, że będąc w tym obszarze dawnym IT teraz, technologii innowacji, jest to dobre umiejscowienie. Ale oczywiście wszystkie pierwsze pytania, wszystkie pierwsze komentarze, one zmierzały do tego, że faktycznie my jesteśmy technologią i nasze tłumaczenie, że innowacje to nie jest technologia, że ta technologia jest później, to było najtrudniejsze. To było najtrudniejsze w tym tłumaczeniu, tak? Czyli jakby przyszli ludzie z technologii, my nawet jak bardzo chcemy, to pewnie mówimy językiem technologicznym i sami tego nie słyszymy. Więc wytłumaczenie, że my naprawdę to rozumiemy i naprawdę chcemy to zrozumienie budować, że innowacja to nie jest technologia. Zwłaszcza, że ta technologia w większości zdecydowanej potem za tą innowacją idzie, no było bardzo trudne i chyba nadal jest trudne. To nie jest tak, że już przebiliśmy się przez wszystko, tak? Przywykliśmy już do tego, że
ta praca to jest ciągłe odkrywanie tego, co jest jeszcze do zrobienia i przy próbie potwierdzenia tego, co chcemy zrobić, jest ciągle coraz więcej pytań i pewnie po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale ostatecznie chcemy kierować innowacjami, więc też powinniśmy troszeczkę być otwarci na to, żeby przez cały czas być w zmianie. Tak, to nie jest tak, że w którymś momencie ta praca jest zrobiona i można usiąść i odpocząć i napić się kawy, ale też wybrzmiała mi się ważna rzecz od was obydwojga, czyli że wy macie pewną ofertę dla pozostałej części firmy i zaraz o to dopytam, ale to też jest taki ważny wniosek dla słuchaczy. Myślę, że to nie jest tak, że działy innowacji, my to podkreślamy zawsze tak naprawdę, one nie istnieją same dla siebie. To nie jest celem powołanie działu innowacji, zespołu innowacji, ekspertów i tak dalej, tylko to jest pewna rola właśnie dostarczania określonej wartości dla organizacji, prawda? I chciałam zapytać właśnie, co wy w tej waszej ofercie działu technologii i innowacji oferujecie pozostałym działom biznesowym? My tą ofertę zaczęliśmy spisywać stosunkowo niedawno, tak? Bo my od tego nie wyszliśmy wcale. My w ogóle zaczynaliśmy od tej części takiej komunikacyjnej, budowania, no nazwijmy to tej społeczności, ekspertów i tak dalej, i tego, żeby w ogóle ta przestrzeń do pracy była. Natomiast zaczęliśmy widzieć, że jak rozmawiamy z ludźmi, to oni potrzebują od nas jakiegoś konkretu. Właściwie co wy tu chcecie zrobić, tak? Skoro my te innowacje robimy i o co chodzi z tym strukturyzowaniem i co nam to da, że my tu będziemy się wymieniać tą wiedzą. Więc zaczęliśmy budować sobie taki katalog, powiedzmy katalog usług, tego co tak naprawdę już mamy w ofercie, tak? I jak zrobiliśmy pierwsze takie podejście do zmapowania potrzeb w organizacji, zmapowania potrzeb na innowacje, czy w ogóle tych wyzwań, które mają działy, to na podstawie tego zaczęliśmy weryfikować, co my mamy do zaoferowania. I z tego nam powstał taki katalog, zaczynający się od tego, że tak naprawdę w każdym projekcie możemy wesprzeć warsztatami takimi, które i otworzą głowę na zweryfikowanie tego, czym naprawdę jest to wyzwanie, i poszukanie pomysłu na rozwiązanie i wszystkich elementów takich związanych z tym, że możemy wesprzeć w przeprowadzeniu poszukiwania rozwiązania na rynku, zweryfikowania na bazie ścieżki innowacji całego rozwiązania i tak naprawdę w zależności od tego, na jakim etapie jest właśnie to wyzwanie, możemy wejść z jakąś naszą, z jakimś elementem lub też nie. No bo to też nie jest tak, że musi być. Że za każdym razem jesteśmy w stanie odpowiedzieć na, bo czasem po prostu trzeba poprawić proces i tego też jest bardzo dużo takich wyzwań w tak szybko rosnącej organizacji. I wtedy niekoniecznie my już jesteśmy odpowiedzią. Natomiast no, możemy to wesprzeć. Nas też nie jest dużo w tym naszym dziele, tak naprawdę. Rośniemy. Ale troszeczkę rośniemy, ale nie tak szybko jak firma. Więc musimy biec szybciej. No tak, też nie jesteście w stanie realnie, tak zwykle jest przy tych zespołach od innowacji, zająć się wszystkimi projektami, tylko tymi najbardziej priorytetowymi. No właśnie, ja mam pytanie o to, słuchajcie, bo kiedyś mieliśmy taką rozmowę z Marcinem Kurczabem, szefem innowacji zespołu PZU. Pozdrawiamy Marcina przy tej okazji. I słuchajcie, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę no, zespoły innowacji mogą się rozrastać, ale zawsze to jest jakiś limit osób, a mogą się zgłaszać do was osoby, które no niekoniecznie są w momencie z tym, z czym przychodzą, żeby wejść do was na warsztat. Czy wy uwzględniacie w swojej ofercie, może już macie zidentyfikowane takie działania, które wydajecie wtedy tym osobom, żeby też im się nie zdemotywować w ogóle do pracy z innowacjami? My wiesz co, staramy się nawet chyba nie dawać. Na zasadzie masz tutaj jakiś framework, wykonaj go i przyjdź z powrotem, bo to jest ubijanie tak naprawdę pomysłu i podejścia. Tak to nie działa, tak jakby sprawdziliśmy, nie działa. To, co działa, to jest przyjście i takie pokazanie, trochę wyciągnięcie pomocnej dłoni i my mówimy raczej, słuchaj, to spotkajmy się na takim dwugodzinnym warsztacie, zdefiniujmy sobie w ogóle problem, zastanówmy się w ogóle, jaki jest cel docelowy, czego byście chcieli w ogóle na końcu, gdzie widzieliście, że działa to fajnie. My byśmy chętnie zajęli się, żeby pogłębić temat, potrzebujemy od was wiedzy. I w momencie, kiedy zrobisz taki warsztat raz z kimś i ta osoba zobaczy, że
efekt pracy dalszej, którą my wykonujemy na przykład jako mój dział R&D, czyli to takiego poszukiwania, takiego scoutingu technologicznego, to on ma dużo lepszą wartość dla nich i oni mówią wtedy, kurczę, rzeczywiście, to jest naprawdę super, że my się z wami spotkaliśmy i dobrze sobie nazwaliśmy ten problem. I jak teraz to pokażesz, to te osoby potem mówią, musimy zacząć najpierw od takiego warsztatu, gdzie się wspólnie zastanowimy, a nie, wiecie, na zasadzie ktoś przechodził korytarzem i powiedział, zróbmy teraz samootwierające się kosze na korytarzach, nie? I to jest super i ktoś już szuka samootwierających koszy. Chcemy najpierw przyjść, wspólnie zastanowić się, co jest tak naprawdę wartością, jaka jest ta prawdziwa potrzeba i dopiero później zacząć tą naszą ścieżkę innowacji i iść z tym dalej. Tak, pokazywać też im to, bo to też jest jakby nasza oferta, że tym źródłem innowacji nie zawsze jest nasz pomysł w głowie. Możemy go pozyskać z zewnątrz, możemy go pozyskać od innego dostawcy, ktoś może go uszyć dla nas, ktoś może go nam wyprodukować, a możemy go po prostu zrobić sami. Także to też jest element naszej oferty, czyli takie poszukiwanie źródeł innowacji. Czyli to jest tak trochę, powiedziałeś, tak ja to usłyszałam, możecie zanegować, czy jeśli źle, ale że są, szczególnie na początku, w ogóle wy chcecie jakby uczyć też ludzi pewnego zmienionego podejścia do adresowania problemów, czy do robienia czegoś z pomysłem i zakładacie, że pewne rzeczy, chociażby pierwsze kroki, ludzie w organizacji będą też robić sami, nauczą się w ten sposób działać? Tak, tylko też trzeba brać pod uwagę, że w części działów ta wiedza już jest. I tak pracują. Innych, tak. I tak pracują, tak? I potrafią weryfikować, potrafią szukać w różnych miejscach i potrafią w ogóle definiować ten problem, a w innych nie. Więc ogólnie, jeżeli zbierzemy sobie tą społeczność tych właśnie ekspertów, to tak naprawdę ta wiedza i podejście jest bardzo różne. Więc też oczywiście łatwo byłoby powiedzieć, że chcielibyśmy zrównać wiedzę i być na równym poziomie wszędzie, no ale też różna jest ta potrzeba i różne są cele obszarów, więc niekoniecznie wszędzie musi być dokładnie tak samo. Staramy się odpowiadać na to, co jest faktycznie potrzebą, tak? Więc sami wychodzimy w ogóle od tego, żeby dobrze zweryfikować tą potrzebę i też szukamy drogi na to, bo w tej chwili zrobiliśmy i mapowanie, i wywiady, a teraz nam przyszły jeszcze do głowy inne rzeczy i to więc tak naprawdę to się cały czas buduje, tak żeby to było skuteczne i dopiero wtedy odpowiadać na to, czym możemy odpowiedzieć dzisiaj i w ogóle co powinniśmy, jakie kompetencje jeszcze powinniśmy u siebie budować i rozwijać, żeby móc rzeczywiście na to odpowiadać, no bo takim naszym celem jest to, żeby tych innowacji, tych rozwiązań, tych pomysłów móc weryfikować jak najwięcej w tym samym czasie, tak? Nie budując do tego coraz więcej struktur, nie budując do tego, nie tworząc rozbudowanego działu, tak? Czyli nie ponosząc większych kosztów, chcemy weryfikować jak najwięcej, więc szukamy tych wszystkich metod, które mogą na to pozwolić, no bo im więcej ich zweryfikujemy, tym więcej mamy szansę potem wdrożyć faktycznie. Powiedzcie też już, przepraszam, Marcin, bo padło już co najmniej 3 razy albo 4 o tych ekspertach i też powiedziałaś, Małgosia, że macie ograniczone zasoby i zwykle tak jest, że dział innowacji no właśnie mają jakąś ograniczoną pulę osób. Jak wy ten model zarządzania innowacjami w ogóle sobie stworzyliście? I gdzie tu rola, jakie zadania tych ekspertów? No właśnie tak, to jest przyklejone rzeczywiście do działu IT. My też ten dział IT mamy, jak już mówiliśmy, bardzo rozbudowany. Ja mam część taką, która odpowiada za rozwój tych wszystkich systemów, które są skierowane do klienta. Od tego, co jest w sklepie, po to, co jest w e-commerce, aplikacje i wszystko, co wokół tego krąży. I przy tym dziale zawsze mieliśmy tą komórkę R&D, która technologicznie poszukiwała rozwiązań dla sklepów. I na tej bazie stworzyliśmy taką sytuację, w której tak naprawdę Marcin, który kieruje tą komórką, jednocześnie zajął się też tą koordynowaniem pracy ekspertów. Do tego dołożyliśmy jeszcze taką osobę, którą nazwaliśmy specjalistą do spraw innowacji, a który jest trochę bardziej odpowiedzialny już za poszukiwanie i za wszystkiego, co jest na zewnątrz. Wszystkiego, co jest nowe, tych nowych sposobów, nowych źródeł i wkładanie tego do nas. I tak naprawdę w samej tej komórce R&D jest teraz ile osób? 4, 5 osób. W tej chwili jest 5 osób, ale jeszcze niedawno były 4. I właściwie w tym gronie
rozpykujemy wszystkie problemy po kolei. Tak? Mhm. I eksperci, no to już jest taka pokaźna grupa. Tak, to jest 25 osób. 25 osób, no. I oni są rzeczywiście ze wszystkich obszarów biznesowych, czyli każdy obszar, który zajmuje się, nieważne, czy to operacjami, zakupem, czy logistyką, powołał osobę, której zadaniem jest pilnowanie tego, żeby te, po pierwsze, innowacje się działy. One, dzisiaj jesteśmy już po sprawdzeniu tego, one się dzieją, ale ta osoba ma za zadanie przede wszystkim informować siebie nawzajem, co robimy, ma za zadanie sprawdzać, żeby te innowacje weryfikować właśnie tą naszą ścieżką, żeby robić to w miarę na równym poziomie, żeby uczyć się tego, że lejek innowacji, jaki my sobie oszacowaliśmy w mojej komórce R&D, to jest mniej więcej 10-12% projektów, które rzeczywiście gdzieś tam, wiecie, udaje się i one są wdrażane w całej sieci, ale te prawie 90% to są rzeczy, które okazuje się, że nie są jeszcze wdrażalne, nie przynoszą takiego efektu, jaki byśmy sobie wymarzyli. Dlatego bardzo istotne jest, żeby to było dopracowane do perfekcji, żeby nie marnować wiele czasu, zasobów i czasu pracy i ludzi, też oczywiście finansów, na to, żeby sprawdzić, czy dane rozwiązanie działa. I to jest też rola eksperta, żeby on tą naszą sprawdzoną ścieżkę innowacji, trochę skopiowaną z komórki R&D, wdrażał do weryfikacji swoich pomysłów, nie tylko technologicznych. I to też bardzo mocno im zaznaczamy, że to nie muszą być tylko i wyłącznie technologiczne rozwiązania. No i to jest taka struktura, tak korporacyjnie nazywając, macierzowa, współpracy. I teraz zobaczcie, że było to pytanie o to, dlaczego w technologii i czy to nie przeszkadza i tak dalej. My zaczęliśmy budowanie tych struktur od biznesu, nie od IT. Mhm. Właśnie jesteśmy na takim etapie, w którym zaczynamy tą rolę definiować w IT właśnie teraz. Mhm. Zaczynamy współpracę z taką komórką, która też właściwie się tworzy do analizy trendów, tak? Bo to też, też jest istotne źródło nasze, tak? Pracy. Sami też jesteśmy w sumie jeszcze droga przed nami, ale też poszukujemy tych trendów technologicznych i staramy się strukturyzować to poszukiwanie z trendów technologicznych. Więc tak to wygląda na dzisiaj i tyle jest jeszcze różnych elementów do wykonania przed nami. Oczywiście okaże się jeszcze, ile jest ich w rzeczywistości względem później. Tego, co widzicie, tak? Tak, dokładnie. A powiedzcie, bo też myślę, że to jest bardzo ciekawe zawsze dla nas i też dla słuchaczy, no kim jest taki ekspert, czyli jaki jest profil takiej osoby i też czy to są osoby, które właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, gościa, że okazywało się, że w tych działach biznesowych już robiły innowacyjne rzeczy i wy po prostu je wyłowiliście, czy to były osoby wskazane przez na przykład przełożonych, bo też wiemy, że różne są scenariusze. Jakim wzorem tutaj selekcji wy się posłużyliście? Raczej wskazane, bo my w ogóle zaczęliśmy rozmowę o tych ekspertach tak w takim modelu, powiedzmy, top-down, tak? Czyli z naszym szefem robiliśmy rozmowy z dyrektorami działów na temat tego, jak wygląda ta potrzeba pozyskania takich osób do współpracy. Więc to oni je typowali. Oni wcześniej już mieli, jak się okazało, takie osoby, które w ogóle zajmują się rozwojem, albo definiowali sobie takie role wtedy, kiedy po tych naszych pierwszych rozmowach, tak? Czyli najpierw były te działania takie odgórne, a potem dopiero zaczęliśmy rozmawiać oddolnie. Oczywiście na trochę te rozmowy są wtedy na zupełnie innym poziomie, tak? Bo tu rozmawiamy o celach, o strategii, o tym, dlaczego to robimy, a potem rozmawiamy już dużo praktycznie o tym, jakie rzeczywiście tam zadania są przed nami. I to są też osoby, które mają tak naprawdę bardzo różne kompetencje. I chyba w tym też jest wartość, bo my sobie na początku definiowaliśmy jakby, jakie konkretnie kompetencje musi mieć ta osoba. Oczywiście ona musi mieć otwartą głowę, to na pewno. Natomiast czy ona ma takie skille, w których ona potrafi prowadzić warsztaty, czy ona jest bardziej project managerem, to tym sobie już potem można zarządzić, jak się już zdiagnozuje, tak? Więc nie szukamy jakichś takich bardzo konkretnych umiejętności. Jeśli ta osoba w ogóle w dziale siedzi w innowacjach i to robi, więc to ona już tą otwartość ma, a pozostałe
Myślę, że tutaj możemy sobie dopasować cało do tych potrzeb to, co ci ludzie dzisiaj wnoszą. Jak ja nawet ostatnio przytoczę tą naszą rozmowę sprzed miesiąca z Gosią, że ja oceniłem wybór tej grupy, pomimo tego, że to nie była rekrutacja i to było trochę zmianowania, to dla mnie jest to jeden z większych sukcesów, jak fantastyczna grupa ludzi, jak bardzo przekrojowa, jak bardzo fajnie zaangażowanych, jak świetnie rozumiejących cel i potrzebę. Bo rzeczywiście w tak szybko rosnącej organizacji jak nasza, my w pewnym momencie mogliśmy nie zauważyć tego, jak bardzo potrzebna nam jest komunikacja między sobą. I w momencie, kiedy oni zobaczyli, że jest taka grupa, kiedy zaczęliśmy się spotykać na warsztatach, cyklicznie rozmawiać, kiedy oni usłyszeli, że ktoś już robił ich pomysł i mówią, jak to już to robiłeś? I nagle, wiecie, to jest takie odkrywcze, że naprawdę oni za każdym spotkaniem, z każdego spotkania wynoszą coś dla siebie, mogą się uczyć od siebie i to nie jest źle, że są nie na równych kompetencjach, że my, ja uważam, że nawet dobrze, że to się nie odbyło w formie rekrutacji, że szukaliśmy, wiecie, wszystkich pod profil jakiegoś eksperta, pomimo tego, że wiedzieliśmy, kogo potrzebujemy, to pomimo tego, że oni dzisiaj nie są, może, wiecie, w ten sposób wybrani, że to są osoby, które są świetnymi project managerami i tak dalej, ale to są kompetencje, które my jako dział innowacji chcielibyśmy pomóc im wykształcać. Mamy na to czas, możemy się tym zająć. Jeżeli z diagnozy wyjdzie, że taką kompetencję musimy rozwinąć u kogoś, to ta osoba na pewno chętnie się tym zajmie, ale rzeczywiście wartość z wyboru akurat tej grupy i z tego, że oni sami widzą wartość z tego, że taka komórka się zawiązała, jest naprawdę rewelacyjna. Jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo dumny, bo cieszy mnie to, że oni też widzą w tym wartość po prostu. Ja bym chciała właśnie dopytać trochę o te wartości. Co waszym zdaniem, jakbyśmy mieli tutaj naszym słuchaczom i słuchaczkom trochę powiedzieć, co zyskują albo co mogą zyskać osoby, które decydują się na przyjęcie takiej roli? Bo jakby też nie oszukujemy się, ona szczególnie na początku jest czymś dodatkowym do bieżących zajęć. Co może być fajnego w tym? Wiesz co, kurczę, spodziewałem się tego pytania. No to w ogóle fajna robota jest. To jest fajna robota i wiesz co, ja to też jest przemyślenie, z którym się ostatnio dzieliliśmy u nas wewnętrznie. Im właściwie wielu z nich naprawdę nie dostali ekstra zadań. Oni cały czas robią to, co robili. Tylko dostali wsparcie w postaci szybkiego wejścia do IT, bo rzeczywiście może tego nie rozwinęliśmy, ale ta komórka R&D, o której Gosia i ja już wam wspominaliśmy, ona dzisiaj jest już wyłączona z działu IT, jest w komórce dział innowacji, nazwijmy to tak, jeżeli patrzymy na strukturę. My nie pracujemy w Agile'u, tak jak reszta zespołów, nie mamy sprintów, u nas da się zrobić jakąś wrzutkę, jeżeli znajdziemy czas, to rzeczywiście to się być może uda zrobić. Oczywiście to robimy wspólnie z centrami kompetencyjnymi i to jest w jakiś sposób ustrukturyzowane tak, że te rzeczy po naszej weryfikacji i tak są realizowane przez zespół IT, tam trzeba poczekać na wdrożenie, ale wiecie, 90% rzeczy jesteśmy w stanie zweryfikować, że to w sumie niepotrzebnie zabierałbym zasoby z tego zespołu IT do weryfikowania czegoś, co mogło zrobić R&D. I oni jak dzisiaj widzą eksperci taką wartość, że i tak robią to, co robili, bo i tak musieli pracować nad rozwojem swojego obszaru, ale dodatkowo dostają jeszcze możliwość wsparcia w warsztatach, wsparcia z zespołu R&D, mogą powymieniać się wiedzą między innymi ekspertami i mogą pokorzystać z doświadczeń innych kolegów i okazuje się, że wiecie, my nie musimy szukać firmy, która nam to zrobi, bo się okazuje, że sekcja nowych otwarć już to robiła i ma w ogóle to ograne świetnie u siebie, to oni widzą tą wartość i to są dla nich naprawdę bardzo duże wartości, a my staramy się naprawdę nie zarzucać ich jakimiś zadaniami, wiecie, wypełniajcie nam teraz, spotykajcie się, przychodźcie, że kradniemy wam czas, to absolutnie nie chcemy być tak postrzegani. My chcemy mieć po prostu dla nich ofertę wsparcia, a nie jak dorzucanie obowiązków. No? Zobaczcie, że to jest jedna z takich największych obaw, prawda? I u ich przełożonych, i tak, u ekspertów. Tak, no? Tak, ale my też tą, po prostu tą obawę staraliśmy się od początku adresować, bo chcieliśmy mieć osoby, które no powiedzmy, no są pracowite, tak? Dużo robią w tej naszej firmie już dzisiaj, tak? Bo pozyskanie osoby, która nie jest za bardzo zaangażowana, czyli ma dużo czasu w tej chwili, to nie byłoby dla nas wartościowe. Chcieliśmy mieć w tym gronie osoby wartościowe, więc też staraliśmy się podchodzić do tematu tak, żeby też nie zarzucić ich jakimiś dodatkowymi zadaniami. Zaczęliśmy właśnie od tego, żeby rzeczywiście sprawdzić,
co oni robią i na ile to się wpisuje już dzisiaj w innowacje właśnie, tak? I co możemy dalej razem robić, żeby to rozwijać, pogłębiać, nie? Tak, to z racji tego, że te obszary są czasami bardzo duże, to są kilkusetosobowe obszary, to takim największym wymaganiem, przynajmniej z mojej strony, było to, żeby to była osoba, która świetnie zna ten obszar. Że ona, pomimo tego, że ma swoje projekty, wie, co robią inni. To nie jest łatwe, bo podzielam zdanie gości, to muszą być pracowite osoby. Dla nich musi być, po prostu muszą żyć tym obszarem. To i to takie, którym się chce, prawda? Tak, takie, którym się chce i takich się udało złapać. Naprawdę super jest. To jest ekstra grupa ludzi, którzy naprawdę pytani o projekt z jego obszaru, a nawet z innych obszarów już teraz, oni wiedzą, dlaczego to się z tym łączy i dlaczego te dwa projekty nie są w stanie się zadziać bez interakcji z innym obszarem, albo wiedzą, dlaczego to jest ważne, dlaczego, nie wiem, dział security IT jest bardzo istotny, tak? Dlaczego musimy o tym pamiętać, dlaczego tego etapu nie pominiemy, tak? Więc budowanie świadomości jest też jedną z wartości, którą na pewno się przez tą grupę ekspertów udaje podnosić na wyższy poziom, bo to też nie jest tak, że wiecie, oni nie pracowali do tej pory razem, pracowali owszem, ale dzisiaj to może być jeszcze lepiej ustrukturyzowane. Okej, to powiedzcie, bo wybrzmiało już tak, jeżeli chodzi o to strukturyzowanie w ogóle zarządzania innowacjami w waszej firmie, to tak, wybrzmiało to, że już macie ustalone to centrum nawigacji, ono jest właśnie w dziale technologii i innowacji. Wiemy, że już poszliście do biznesu i to od biznesu zaczęliście budowanie właśnie tych struktur wspomagających, czy tych jakby odnóg działu właśnie innowacji, czyli waszych ekspertów. Jakie jeszcze działania, które podjęliście, które uważacie za kluczowe, też się zadziały w kontekście strukturyzowania i co jest najtrudniejsze z tego wszystkiego? W kontekście strukturyzowania samego, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest jednak tak, że w całym tej pracy to jest przede wszystkim strasznie dużo rozmawiania z ludźmi. Mm-hmm. To jest w ogóle mega o komunikacji. Tak, dyplomacji. I psychologii. Tak, no psychologii też, tak, oczywiście. Tylko rzeczywiście tłumaczenie, rozmawiania i słuchanie. Nie tylko tłumaczenie tego, co my chcemy, ale właśnie słuchanie innych. I tak naprawdę tej pracy było najwięcej. I to było strasznie trudne, żeby zbudować to zrozumienie na mniej więcej takim samym poziomie po prostu. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o samą tą strukturyzację pracy, no to tam jakby tak spojrzeć na to, to w tych trzech zdaniach, jak ta struktura wygląda, tam za wiele więcej się nie wniesie. Mhm. To jest wszystko raczej o tym, jak się skomunikować, jak to wszystko zrozumieć, nie? My też zaangażowaliśmy się, bo to jest osobna sprawa, bo to też jest jedna z tych rzeczy, którą robimy. My sami zaangażowaliśmy się w budowanie strategii firmy, bo też przeszliśmy przez ten etap na przełomie zeszłego i tego roku. I sami mamy u siebie też inicjatywę strategiczną, taką, którą realizujemy nie tylko jako technologia właśnie, ale też od tej strony biznesowej. To jest też dla nas nowa, zupełnie nowa rzecz, takie spojrzenie od początku do końca na nie tylko na projekt, na całą inicjatywę. Więc to też jest taka dość duża rzecz, którą w sumie i my dajemy firmie, i firma daje nam, bo sami bardzo dużo się przy tym uczymy. I to też wymagało od nas, to też znowu wymagało od nas komunikacji, nie? A powiedzcie też, bo tak myślę, że to też może słuchacze się zastanawiają nad tym, czy realne jest, czy w waszym przypadku tak było, że nagle cała firma po tych waszych spotkaniach, wyjaśnieniach, nagle stała się entuzjastami innowacji, powiedzieli, dobra, to my w to wszyscy wchodzimy, czy jednak poszliście w taki model, też często nawiązujemy do tej krzywej dyfuzji innowacji, no że mamy ludzi, którzy są innowatorami, entuzjastami, bardzo chętnie wchodzą w nowe rzeczy i je wyłapują i być może czasami w firmach są tak, że poszczególne działy mają takie, można by takie etykietki im ponadawać i że faktycznie poszliście w tych entuzjastów, a tych, którzy byli sceptyczni, czy wręcz marudzący, tak? Mamy tam też kategorię maruderów w tym wykresie, że ich sobie zostawiliście trochę tak na później i stwierdziliście, że najpierw pokażecie te dobre przykłady i efekty właśnie waszych działań tym entuzjastom i to z nimi zrobicie pierwsze przedsięwzięcie, a cała reszta po prostu założyliście, że z czasem się przekona. Na pewno wiecie, patrząc na projekty, na wyzwania, jakie realizują eksperci w swoich obszarach,
Niektóre są takie, o których chciałoby się porozmawiać i szeroko mówić i podawać jako dobry przykład, a niektóre może niekoniecznie, aczkolwiek naprawdę nie mieliśmy takiego dysonansu, że ktoś jest z jakiegoś powodu na razie nie do zaopiekowania. Takie wywiady moje cykliczne z nimi, wszyscy ze mną rozmawiają, każdy ma coś, każdy robi coś ciekawego. Rzeczywiście niektóre z nich nadają się do tego, żeby łatwo wytłumaczyć wartość ze ścieżki innowacji. Niektóre mniej, bo są skomplikowane, bo są, wiecie, ogromnymi projektami cross-działowymi, realizowanymi często z partnerami zewnętrznymi. No i tutaj ciężko powiedzieć, że wiecie, wdrożenie wielkiego systemu do zarządzania magazynem jest super przykładem na test na ścieżkę innowacji. Mhm. To jest ultra innowacyjny projekt i to są rzeczy, które tam naprawdę zespoły się tym zajmują i zbudowanie procesu logistycznego dla 1800 drogerii w całym kraju jest nie lada wyzwaniem, żeby ten towar rzeczywiście był na półce i ja uważam, że jest to super innowacyjne, ale nie jest to świetnym przykładem do tego, żeby komuś tłumaczyć, że małymi, szybkimi testami jesteś w stanie szybko zweryfikować, czy ta potrzeba, jaką masz, jest w stanie być szybko rozwiązana i czy wdrażanie tego projektu ma sens, bo to jest cały czas jedna z największych wartości, jaką ta ścieżka innowacji nam daje, czyli to weryfikowanie, czy warto zainwestować w tą rzecz, potwierdzenie business case'u po prostu, tak? Mhm. Czyli u nas to jest bardziej o tym, nie o tym, że są tacy zwolennicy, jacyś early adopterzy i marderzy, tylko bardziej o tym, że te wyzwania są różne w różnych obszarach, tak? Są wyzwania takie, w których faktycznie my mamy dużo do zaoferowania i są takie wyzwania, w których to już nie jest praca działu innowacji. My oczywiście możemy wynieść jakieś pomysły z naszej strony i dodatkowe możliwości, natomiast więc tutaj, to jest raczej tutaj o tym, czy jak dużo mamy tych punktów styku, niż o tym, czy ktoś jest bardziej czy mniej sceptyczny. Raczej tam są entuzjaści. Ja myślę, że tak bym chciała trochę spróbować też pokazać osobom, które nas słuchają, że to nie jest tak, że ta rzeczywistość jest zawsze kolorowa, nie? No bo pewnie są, jakby organizacja jest bardzo duża i pewnie są tacy eksperci, którzy nie mają takich gładkich warunków do realizowania swoich działań, nie? Ale no oczywiście, że tak, ale to jest na różnych polach, tak. Bo to jest właśnie to, dlatego my w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby stworzyć coś takiego jak oferta, tak to nazwać, żeby było jasne, z czym co my możemy dać, bo my jak tylko się pojawiamy, to pojawiają się różnego rodzaju problemy. No może nie psychologiczne, ale jakby z przebijaniem się przez różne miejsca organizacji, tak? I to jest tak zawsze i stąd ta nasza taka próba tego precyzyjnego określenia. Natomiast to wiadomo, że jeżeli ktoś się gdzieś przebija, wali głową tam w mur, próbując ze swoim pomysłem się przebić, to może tracić motywację. Tak jest po prostu też, generalnie tak, wszędzie. Tak jest wszędzie, tak. To też nas jakoś tam nie zadziwia, bo z różnymi organizacjami rozmawiamy. No tak i jeszcze jakby to może nie sceptycy, to co pytasz chyba nie odpowiada konkretnie na to pytanie, ale to co na pewno musieliśmy zmierzyć podczas budowania grona ekspertów i tłumaczenia w ogóle jeszcze na poziomie powiedzmy dyrektorów i kierowników działów, to, z czym się musieliśmy zmierzyć, że to nie jest tak, że my będziemy tylko wymyślać, wiecie, drony, które dostarczają do klienta, roboty autonomiczne, które jeżdżą i taśmociągi dla klientów po, wiecie, mikro innowacyjne rolki, które pozwolą mu dojechać do półki, której szuka. To nie muszą być innowacje, żeby nie kojarzyli z takim, wiecie, rocket science innowacji, że to może być naprawdę, kurczę, kosz na parasole mokre, to też może być innowacja, nie? I to rzeczywiście się musieliśmy troszeczkę z tym zmierzyć, że rzeczywiście, żeby nie kojarzyć innowacji jako, wiecie, czegoś takiego ultra technologicznego, czegoś, czego jeszcze nie ma na rynku, bo niestety wiele osób tak postrzegało innowacje, że to musi być, słuchajcie, wymyślenie szamponu, który będzie 18 w jednym i załatwi wszystkie twoje potrzeby, że w sumie masz jeden produkt do wszystkiego, chociaż mężczyźni tak mają podobno cały czas. Ale wiecie, rozumiecie, nie? Że to jakby postrzeganie samego słowa innowacja to chyba było coś takiego, z czym się musieliśmy zmierzyć. Czyli właśnie to zrozumienie, no bo jak my przychodziliśmy do działu i mówiliśmy, że chcemy robić te innowacje, no to ten dział mówił, to co to są te innowacje, no bo myśleli, że oni nie robią w takim razie innowacji, skoro my przychodzimy z robieniem innowacji. No nie, robicie, tylko my chcemy to ustrukturyzować. Czy w takim razie właśnie w ogóle
to po co jest ta strukturyzacja? Czy faktycznie my jesteśmy do tego potrzebni? Skoro co będziemy z tego mieli? I co my będziemy z tego mieli? Skoro my te innowacje robimy, to co wy właściwie chcecie tutaj robić? Tak? To były bardziej tego typu dyskusje, niż dyskusje na temat tego, czy innowacje jako takie robić. Nie? Czyli najpierw zrozumienie, co to jest i zrozumienie tej naszej roli w tym i że faktycznie możemy wnieść jakąś wartość. Tak? To są takie rzeczy, z którymi nie sądzę, żebyśmy w całej firmie i jakby jeżeli koło pierwszej osobie z brzegu w Rossmanie, jak wejdziecie, zadacie pytanie, kim jest Marcin i Gosia i co wam dali jeśli chodzi o innowacje, to każdy na to odpowie. Mogą być ludzie, którzy nas nie znają, bo naprawdę jest ta firma bardzo duża, więc więc to jest cały czas o tym budowaniu, nie? Słuchajcie, a ja mam takie pytanie sobie zapisałam, bo to trochę idziemy w tą stronę, Maryla, więc tak się wbije. Słuchajcie, bardzo mocno to wybrzmiało tak, że mieliście jakiś plan i zaczęliście go wdrażać, żeby tą strukturę ułożyć. I jakby trochę te wasze działania, które do tej pory się działy w dziale IT, jest też innowacji, trochę podzielić się tym dobrem i tą wiedzą, którą macie. Ale wiemy, że jest strategia, jest plan wdrożenia i potem jest produkcja i dużo rzeczy nie idzie idealnie, tak zakładaliśmy. Pytanie, czy mogliście się podzielić z nami, czego wy się na przykład dowiedzieliście, że na przykład to jest trochę inaczej niż zakładaliście? Czy są takie rzeczy? No właśnie przede wszystkim dowiedzieliśmy się tego, że niektóre rzeczy, które my chcieliśmy zrobić, to już są zrobione. Tak. Więc trzeba się z nimi zmierzyć i zobaczyć, jak my się to możemy spasować. Nie? I właściwie ta nasza praca w większości też bardzo w dużej mierze na tym polega. Zderzyliśmy się z tym takim brakiem zrozumienia, po co my właściwie to chcemy robić. Zderzyliśmy się z tym, że właśnie musimy ileś razy już, że inaczej musimy podejść do tej komunikacji, żeby mówić i ileś razy sami sobie odpowiadaliśmy na to pytanie, co to znaczy mówienie o wartości, tak? Bo teraz mówimy właśnie o ofercie, a właściwie to przyszło nam do głowy niedawno, że możemy to tak nazwać. Więc no, cały czas jeszcze się z czym się zderzyłeś. Nie, komunikacja to jest, słuchajcie, kluczowe. Rzeczywiście przy takich 25 obszarach, które chcesz zrozumieć, tego się nie da zrobić na 30-minutowej pogadance. No, mam to szczęście, że znam wiele obszarów bardzo dobrze, bo przez te wszystkie lata pracy z systemami klienckimi, czyli wszystko, co klienci widzą w drogerii, czy to, co widzą w naszej aplikacji, gdzieś było mi blisko i z tymi obszarami się znałem, ale z kilkoma obszarami musiałem się właściwie poznać tak naprawdę i dopiero jak poznaliśmy, jak pracują, co robią, mogliśmy tak naprawdę zastanowić się, czy w ogóle, wiecie, ta nasza pierwsza oferta, którą sobie wymyśliliśmy, wiecie, planując w ogóle pracę, to ona w ogóle pasuje do nich. I często się okazywało, że wiecie, my mówimy zrób mapowanie, on mi pokazuje listę rzeczy, że słuchaj, to są projekty, nad którymi pracuję. Ja mówię, no to słuchaj, ty masz to gotowe. No tak, mam gotowe. Więc daj mi je po prostu, żebyśmy mieli, wiecie, do dzienniczka, daj nam status, jak z tym pracujesz, jak będziesz potrzebował pomocy, daj znać, może możemy ci pomóc. I wiecie, to jest rzeczywiście każdy obszar, właściwie indywidualnie musieliśmy sobie zderzyć. To największe wyzwanie w tym naszym budowaniu struktur innowacji to była komunikacja równa z odpowiednim poziomem atencji dla każdego, żeby nikt nie czuł się, że po prostu słuchaj już tutaj, no zostałeś mi ostatni, muszę tutaj szybko jeszcze ciebie przepytać i naprawdę z dużym zaangażowaniem musieliśmy do tego podejść i tak naprawdę z taką chęcią, empatią pomocy, no bo jakby cała inicjatywa ma na celu im pomóc, a nie dorzucić im zadań. Nie? I to jest takie duże wyzwanie, z którym się na pewno tutaj musieliśmy mierzyć. Tak, czyli to w ogóle ta różnorodność, nie? Która jest naszą wartością, ale jednocześnie jest bardzo dużym wyzwaniem. Nie? To z tym się mierzyliśmy i mierzymy nadal. No i cały czas sami musimy to jakby to sami u siebie budować to zrozumienie, co właściwie jest do zrobienia, co powinniśmy oferować. I to, że to się zmienia przez cały czas, nie? Więc te wyzwania są cały czas. Nie? Czyli co pomaga? Już może zakończę. czyli moglibyśmy sobie tak podsumować, co pomaga? Słuchajcie, no pomaga pewnie doświadczenie w organizacji, pomogło wam? W sensie to znajomość organizacji. Znajomość organizacji. I chyba też taki, myślę, że już zbudowany trochę autorytet, czyli jakby autorytet mam na myśli to, że jakby większość osób, które zderzało się z naszą komórką R&D, wie, że my jesteśmy w stanie
pomóc. Mhm. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, po prostu dać jakąś wartość, a nie tylko czegoś tam oczekujemy. To jest na pewno to, że budowaliśmy na tym, że współpracujemy i umiemy rozmawiać i chcemy, po prostu też jesteśmy tymi ludźmi, którzy chcą robić. To na pewno też budowanie na tym było bardzo okej. Okay. Czyli znajomość organizacji, autorytet, kontakty w organizacji też pomagają pewnie? No tak. Bardzo. I co? Tak mi się wydaje, Marcin, z tego co powiedziałeś, wybrzmiało, że takie działanie czasami trochę dawanie od siebie trochę więcej niż mógłbyś, bo chcesz w sumie załatwić swój cel, który macie, ale jednak, żeby dać tam czas, uwagę, no, nie? Wiesz, gdzieś w całym myśleniu jest to, że mamy ogromne szczęście z Gosią pracować u lidera rynku. My chcemy być jeszcze lepsi. Chcemy, żeby za rok, za dwa, za trzy nasza firma była w jeszcze lepszym miejscu niż dzisiaj. I tak naprawdę ten cel, no, wierzymy, że da się osiągnąć, jak będziemy wszyscy razem do tej samej brameczki grali. Nie? No, dzisiaj gramy, ale fajnie, żeby to jeszcze lepiej, tak wiecie, trochę trenersko złapać i po prostu pokierować tak, żebyśmy szybciej te cele osiągali. Nie? To jest super, myślę, że też fajne, że mimo tej pozycji na rynku cały czas patrzycie, żeby ona się rozwijała, nie? No tak. I żeby być, sięgać, jakby sobie ustawiać tą poprzeczkę wyżej. Tak, to zdecydowanie i to jest właściwie na każdym poziomie w organizacji, to myślenie tak, w ten sposób. I klientocentryczność rzeczywiście bardzo mocno jest zakorzeniona u nas już od dawna, to nie jest od... No i to, co Marcin mówił, no ta komunikacja, tak? No bo właściwie każda rzecz u nas sprowadzała się do tego, żeby słuchać i rozmawiać, nie? Ja bym podkreśliła jeszcze jedną ważną rzecz, która wybrzmiała, czyli to nie jest tak, że zespół czy dział od innowacji opracuje ofertę dla reszty organizacji i ona jest zamurowana, zostaje gdzieś w ścianie czy w ramce, tylko ona się nieustannie zmienia, prawda? Bo zmieniają się potrzeby, wy też edukujecie organizacje poprzez tych ekspertów, poprzez wspólne projekty, więc naturalnie ich poziom też kompetencji wzrasta, więc wy też musicie na bieżąco badać, czego oni potrzebują i to dostosowywać, prawda? No tak, w ogóle sama oferta zbudowana była na tym, jakie są potrzeby, tak? Dokładnie. I też w tej ofercie może być bardzo dużo, no bo jeżeli sobie w ogóle spojrzymy na wszystko, co można dać w organizacji, wszystkie źródła innowacji i tak dalej, no to tego jest strasznie dużo, tylko na nie też trzeba być gotowym. Tak. Więc najpierw trzeba wiedzieć, jaka jest potrzeba, na co już jesteśmy gotowi i wtedy można to przynosić. I jeżeli widzimy, że... Bo widzimy bardzo duże rzeczy, które moglibyśmy jeszcze robić, no ale do tego też musimy zbudować w ogóle swoje kompetencje i kompetencje szerzej w organizacji. No i ja też jeszcze to dodam tutaj, Gosia, do ciebie, to, że my też się uczymy i też się rozwijamy, tak, że to jest dział innowacji, który ma strukturyzować, ale my też się oglądamy za siebie, też wiecie, nie zamykamy sobie takich klapek na oczy i mówimy, nie, no teraz tylko to jest najlepsze, my musimy to robić, bo tak będzie najlepiej. Słuchamy i reagujemy po prostu. Dostosowujemy się do tego, jak ja to zawsze nazywam, że my to robimy na nasz osmanowy sposób i wielu dostawców czasami jest zaskoczonych, że robimy to w taki, a nie inny sposób, ale no, tu Gosia kiedyś wcześniej powiedziałaś o tym samosiowaniu naszym i my musimy naprawdę zawsze dokroić wszelkie działania do tego, jak ta struktura ludzi, cały zespół centrali, pracowników drogerii, magazynów pracuje. To musimy się po prostu do tego dokroić i to my musimy się dopasować trochę, a nie oni do nas, tak? Więc przestawianie do nich jakiegoś tam, wiecie, takiego frameworka na siłę, na pewno by się nie udało. No, nie bylibyśmy dzisiaj gdzieś tam w tym miejscu. My jesteśmy elastyczni i my jesteśmy dzięki temu też skuteczni. Naprawdę to nam dużo, ta nasza otwartość na słuchanie i elastyczność w dopasowaniu się, ale po to, żeby realizować jakieś cele, nie tam sobie śmigać tutaj z powrotem, to jest jednym z takich kluczowych takich czynników naszego sukcesu. Ja myślę, że też te wcześniejsze wzmianki wasze o tych różnych potrzebach, różnych działów biznesowych i tych różnych rodzajach innowacji, które wy też obserwujecie, że się pojawiają, czyli czy to będą drony, rakiety, czy cokolwiek innego, czy jakieś proste usprawnienia typu stojak na parasole w drogerii, to myślę, że to jest też świetny grunt pod to, żeby powiedzieć o naszym ulubionym wątku, którego zwykle nie znajdujemy. Już się boję. Czyli trzy horyzonty, no bo wiemy, że też ten wątek się pojawia w tym waszym modelowaniu, powiedzmy, portfolio innowacji, czyli żeby tak jak na początku mówiliście o tym, jak definiujecie innowacje, to patrzycie o nowościach w bardzo szerokiej skali i też wiemy, że w trzech horyzontach
mamy właśnie to podejście takie, które łączy w sobie i potrzeby takie bieżącego, tego podstawowego biznesu, tego core'u, z tym, gdzie najbliższy obszar, jakieś nowe rynki moglibyśmy zaadresować, bo mamy zasoby, kompetencje, a co w długim terminie moglibyśmy zupełnie nowego robić, czego teraz nie realizujemy. Więc wiedząc, że wy tą narrację też sobie u siebie prowadzicie, to powiedzcie proszę, jak sobie właśnie tutaj strukturyzujecie to, ile proporcji zasobów ogólnie właśnie dla tego core'u i ile na te takie dalsze horyzonty, tak zwane, ten drugi i trzeci. My tutaj nie podchodzimy do tego jeszcze tak super liczbowo. Mhm. Rzeczywiście narracja o trzech horyzontach, ona świetnie otwiera dyskusję na temat tego, w jakich kierunkach można z innowacjami działać, mhm, i poddaje tą przestrzeń na szukanie nie tych oczywistych rzeczy. Natomiast nie, raczej jesteśmy na takim etapie, w którym szykujemy sobie grunt na to, żeby móc to mierzyć. Mhm. Jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby móc powiedzieć 7% naszych działań jest w trzecim horyzoncie. Mhm. No nie. I też nie mamy, bo też projektów w organizacji mamy bardzo dużo. I więc nie mamy jeszcze dokładnie zdiagnozowanego, w jakim horyzoncie są te, mhm, projekty. Więc jakby nie mamy dzisiaj jeszcze tego zmierzonego tak na 100%, bo też nie chcemy bawić się w buchalterię, bo do tego byśmy zmierzyli, jakbyśmy, mhm, chcieli po prostu przyłożyć ten framework do wszystkich naszych projektów. Natomiast rzeczywiście to jest takie bardzo otwierające głowę po prostu w dyskusji, tak? W dyskusji na temat tego, czym są innowacje, po co je robimy, i daje taką przestrzeń na to, żeby i poprawiać tą proces, żeby pracować mądrzej, i daje tą możliwość rozwijania tego, co robimy dzisiaj, i daje też możliwość poszukania czegoś zupełnie innego. Mhm. No, my mamy takie doświadczenie, że jak czasami właśnie opowiadamy o tych trzech horyzontach, to później ludzie w organizacji zaczynają sobie analizować te swoje projekty i o ile na przykład czasami mieli wyobrażenie, że są bardzo innowacyjni, no to później po takiej krótkiej analizie wychodzi, że no w sumie to oni bardzo tak tu i teraz jednak ten biznes, tak, swój usprawniają, co jest oczywiście bardzo okej. A czasami to jest takie pozytywne odkrycie, że okej, to my w sumie wyszliśmy już poza ten core i w ogóle powchodziliśmy na całkiem jakieś nowe obszary, które są tak obok tego core'u i są takim fajnym podstawą, żeby wchodzić gdzieś jeszcze dalej w ten horyzont trzeci. U nas parę razy było takie odkrycie właśnie, że kurczę, przecież my już właśnie w tym horyzoncie trzecim to parę razy byliśmy i się tak rozwijamy. I w ogóle samo to powiedzenie o trzech horyzontach za każdym razem to jest takie wow. Tak. O kurczę, to jest za każdym razem tak, do każdego grona właściwie, jeżeli wychodzimy z tą narracją trzech horyzontów, za każdym razem jest takie bardzo duże otwarcie oczu i chęć w ogóle pójścia, bo to rodzi taką chęć pójścia wyżej w tych horyzontach, mhm, nie? Wytłumaczenie komuś dobrze idei trzech horyzontów naprawdę ułatwia wytłumaczenie, po co te innowacje i dlaczego musimy tworzyć różne. Mhm. Że te z pierwszego horyzontu są najważniejsze i ich powinno być najwięcej i świetnie, że są, ale jeżeli komuś pokażemy rzeczywiście, że zbudowanie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej i patrzenie na naszą firmę nie tylko tu i teraz, ale też w perspektywie dwóch, trzech czy kolejnych lat, musi się odbywać z wykorzystaniem tego horyzontu drugiego i trzeciego i zostawiania tam chociaż troszeczkę śladu po sobie, żebyśmy sprawdzali, czy te rzeczy, które dzisiaj potestujemy sobie w trzecim horyzoncie, czy w drugim, no może w drugim na razie, mówmy sobie tak odważniej, nie sprawdzą się i nie powinny zostać z nami na dłużej, tak? Bo rzeczywiście za rok czy za dwa będzie dokładnie na to rynek, aby dany produkt pojawił się na przykład w naszej ofercie. Tak? Wiesz, przepraszam, super to, co mówisz teraz, bo są organizacje, które starają się pewne rzeczy, które robią, na siłę podpisać horyzontem trzecim, mimo że wszystkie gwiazdy na niebie i na ziemi mówią, że to nie jest trzeci, co nie? I to nie chodzi o to, żeby dać sobie order uśmiechu. Nie, to nie jest. Robimy to. To nie musisz go mieć, ale myśl o tym, żeby on był, tak? I to my dzisiaj, tak jak Gosia powiedziała, nie liczymy tego, bo my dzisiaj nie chcemy nikomu mówić, no hej, hej, słuchaj, tam brakuje jeszcze dwa projekty jeszcze musisz dorzucić do drugiego horyzontu, bo nie wyrobisz KPI-a. To nie chcemy. Nie chcemy takiego bardzo mocno korporacyjnego podejścia. My też takiego nie mamy, bo... Nie. I też
słuchajcie, no robienie wszystkiego w horyzoncie trzecim, znaczy robienie bardzo dużo w horyzoncie trzecim, to zwariować by można było. W horyzoncie trzecim to jest bardzo dużo poszukiwania. Dlatego my też mocniej teraz zaczynamy kłaść nacisk na to szukanie trendów. No bo to jakby dobre poszukanie w którym kierunku, no bo tych kierunków jest strasznie dużo. My też mamy jako organizacja bardzo dużo możliwości w pójściu w różne strony, a nie da się pójść we wszystkie. Coś trzeba wybrać, tak? To też już nie jest takie proste testowanie. Jakaś wiedza, jak to robić. Tak, nie? Dokładnie, tak. Więc to też już nie jest takie proste testowanie. To już są decyzje też na dużo wyższym poziomie niż to grono, w którym pracujemy na bieżąco, tak? Więc to nie jest takie łatwe. Tak, i to też odbije się jeszcze przy horyzontach od ekspertów. Wiele pomysłów, wiecie, trochę takich podczas pracy z ekspertami, takiej warsztatowej, kiedy się tego trochę uczyliśmy, tego czym są horyzonty, to wiecie, jeden z ekspertów mówi, och, ale byłoby fajnie, jakbyśmy w tym trzecim horyzoncie zaczęli robić coś takiego, a inny ekspert mówi, ale my już robiliśmy 2 lata temu próbę z tym i to, słuchaj, jeszcze było za wcześnie. I wiecie, to też była taka fajna wartość tego, że o niektórych projektach nie mogliśmy mieć pojęcia, bo były robione gdzieś w obszarze, albo w małej skali, w kilku drogeriach, w kilku magazynach, a one działy się. Nie? Więc to rzeczywiście bardzo fajnie otwiera głowę w myśleniu w ogóle o innowacjach i strukturyzuje to podejście do innowacji. Ale fajną rzecz powiedziałeś, że jeśli w ogóle zaraz tak wyszło z tego, co powiedziałeś, że jeśli organizacja eksploruje trzeci horyzont, to może się okazać, że niektóre rzeczy, które się pojawiają, na niej jest za wcześnie na rynku. Nie? Tak. Ale właśnie chodzi o to, żeby je zauważyć i obserwować. Tak. Ja mam takie jedną rzecz, Marela, z tych moich pytań tutaj, które sobie jeszcze zapisałam. Słuchajcie, ale mówiliśmy o ekspertach, mówimy o was, o organizacji. Bardzo często, kiedy organizacje są zbudowane w taki sposób, że jest matka centrala i są reszta świata, to jest właśnie matka centrala, reszta świata. Ale u was innowatorzy nie są tylko w centrali, prawda? No nie. To rzeczywiście to bardzo często, w wielu przypadkach tak naprawdę te potrzeby innowacyjne rodzą się w drogeriach. To jest, słuchajcie, sztuka rozmawiania z tymi ludźmi, którzy tak naprawdę najbardziej potrzebują tej pomocy. Jeżeli my zaczynamy patrzeć na ich pracę, ja bym powiedział nawet kolokwialnie, zakładamy fartuszki i idziemy do pracy, do drogerii, ludzie z centrali i u nas każdy nowy pracownik zaczyna w ten sposób pracę, więc to słuchajcie, dopiero wtedy zauważasz, jak wiele rzeczy może usprawnić pracę. Ten pierwszy horyzont jest do zaadresowania naprawdę na przyknięcie palcem właściwie, jeżeli ktoś posłucha tych ludzi, którzy są w drogeriach. My też dodatkowo aktywizujemy tych ludzi. Oni mają przestrzeń do zgłaszania swoich pomysłów. Mogą je zakomunikować na jakichś takich socialach naszych wewnętrznych. I te pomysły są naprawdę często bardzo fajne i bardzo trafione. I to są naprawdę gotowe w ogóle, słuchajcie, case study do business case'u. Po prostu wpisujesz, kopiuj, wklej. Nie? Tak naprawdę to są świetne pomysły. My tych ludzi też staramy się aktywizować. Uruchomiliśmy też taki program Czas na innowacje, który rzeczywiście wyłuskał grupkę bardzo, bardzo ponadprzeciętnie zaangażowanych ludzi, którzy pracują na co dzień w drogeriach w całym kraju. Byli u nas na takim 3-dniowym bootcampie, na którym po prostu kreowali pomysły. No to super pomysły i naprawdę my się bardzo cieszyliśmy, bo były one zbieżne gdzieś z naszą strategią, z naszym pomysłem na to, co dalej robić. I to nam trochę taką, wiecie, pieczątkę przyklepuje, że to jest słuszny kierunek, w którym idziemy. I naprawdę korzystanie z wartości i z wiedzy tych ludzi jest bezcenne. To chyba fajnie też pokazuje, że takie naprawdę ciekawe też pomysły na rozwój firmy mogą być też tak naprawdę tam, gdzie często, w tych obszarach organizacji, które często są jakby niezauważone, nie? My jesteśmy generalnie drogerią, nie jesteśmy centralą, jesteśmy jakby drogeriami i to też nigdy nie było w jakiś sposób, ja bardzo jestem takim fanem tego, żeby naprawdę odwiedzać drogerię, być blisko nich, rozumieć, rozmawiać. I to rzeczywiście cały czas, jak mówię, to jest jeden zespół do jednej bramki, trzeba tam grać tylko. Tak, to jest nie o tym, żeby to robić, tylko jak to robić, tak? No bo to jest bardzo dużo ludzi i wyłuskanie tych osób, które faktycznie mogą wnieść coś ciekawego, nie jest proste, więc też, a też dotarcie do wszystkich z pytaniami, ono może spowodować demotywację, jeżeli na przykład na takie wyzwanie, na takie pytanie potem nie odpowiemy, więc
staram się robić właśnie, podeszliśmy do tego programem, tak żeby to zrobić kierunkowo i żeby rzeczywiście ci ludzie potem zobaczyli, że coś się z tymi tematami dzieje. I odpowiadać na to, odpowiadać, jeśli pojawiają się pomysły, tak? Żeby mówić o tym, co dalej się z tym dzieje, tak? Bo żeby nie tracić tej motywacji. Oczywiście tych pomysłów, jak z tym jeszcze działać, jest bardzo dużo, no ale po kolei. To też mi się fajnie uzupełnia, już to takie wasze spektrum źródeł, po które sięgacie, tak? Nie pytałyśmy o nie wprost, ale to już mówiliście, że no po pierwsze duże zasoby działu IT, więc możecie dewelopować się wewnętrznie rozwiązania. Marcin Kiełmurka, którą ty kierujesz, to jest to skautowanie na zewnątrz rozwiązań i też angażowanie pracowników i centrali, i drogerii, ogólnie pracowników firmy w kreowanie rozwiązań, czyli tak naprawdę no... podstawowe źródła tak naprawdę już dotykać ich wszystkich, prawda? Ja chciałam zapytać, bo tak też już zmierzamy do końca, z których czy z jakich projektów tak zwanych innowacyjnych jesteście najbardziej dumni, które zrealizowaliście, a jakie wam się jeszcze marzą? My to w ogóle jesteśmy kojarzeni z całym takim sukcesem kas samoobsługowych, nie? Mhm. I to jest takie też rzecz, która nam pomaga w ogóle potem w rozmawianiu dalej w organizacji, bo faktycznie są sukcesem. Ale my zrobiliśmy w sumie dużo innych rzeczy jeszcze takich, które mniej są może tak zauważalne na zewnątrz, wewnątrz często bardziej. Tak, to kasy samoobsługowe zdecydowanie. To jest oczywiście bardzo cross-działowy projekt i tutaj nie tylko my go realizowaliśmy, ale rzeczywiście od strony IT to tutaj największa nasza praca i to jest naprawdę godziny poświęcone na obserwowanie tego, jak to zrobić, żeby to klientowi było wygodnie, a nie żeby... To jest właśnie super, bo no, jakby to jest tak, że tych kas się bardzo nie lubiło, nawet czy w niektórych sklepach dalej się ich nie lubi, co nie? Bo one są trudne. Tak, to prawda. U nas my wyszliśmy od podejścia takiego, zróbmy tak, aby ona była wygodna, pasowała do zakupów w Rossmanie i aby tobie nie przeszkadzała po prostu, nie? Czyli jeżeli coś ci może przeszkadzać, to po prostu tego nie dawajmy i to się okazało być bardzo fajnym podejściem i rzeczywiście z tego wdrożenia ja jestem też bardzo dumny, dlatego że to jest nasz produkt, tak? Czyli my nie poszliśmy trochę na rynek i na skrót trochę wzięliśmy gotowiec wybrany na targach technologicznych, tylko po prostu uszyliśmy ją sami od początku do końca, łącznie z UX-em, UI-em, pod to, jak chcemy, żeby jak nasi klienci chcieli robić te tam zakupy. I rzeczywiście wielu z nich, właściwie to prawie wszyscy, którzy już raz z nich skorzystali, oceniają jako łatwe, jako taka technologia, która nie widać, a działa. Nie? To jest takie też trochę nasze motto, że ta technologia nie musi być widoczna, żeby była... Najpierw też, żeby nie była widoczna, ale żeby pomagała i wspierała. Także że jeżeli te zakupy mogą być szybsze i przyjemniejsze, no to dla nas jest sukces tak naprawdę. Czyli moglibyście też być dostawcą takich kas samoobsługowych, z tego co powiedziałeś. Takie, te horyzonty Na pewno moglibyśmy dużo opowiedzieć o tym, co zrobić, żeby faktycznie odpowiedzieć na to, jak klient potrzebuje tą kasę obsługiwać. Tak, bo na tych naszych dyskusji na temat tego, co klienci wyprawiają przy kasach samoobsługowych. Co robią, żeby nie musieć tam podejść. Tak, ale jakby zrozumienie tego, dlaczego pani to zrobiła właśnie, to i dlaczego nam się wydawało, że to jest takie proste, a to wcale nie było takie proste dla człowieka, który do tego podszedł. I czyli właśnie zrozumienie, jak ten UX powinien funkcjonować. No to było dużo. To było czasem bardzo zabawne oczywiście też. Tak. My z tego mamy bardzo dużo takich historii, z którymi może nie będziemy się już teraz dzielić. Ale zróbcie kiedyś w ogóle o tym jakiś fajny case, bo ja myślę, że to cały czas jest ciekawe i wiele organizacji sobie nie zdaje z tego sprawy, że to trochę o to chodzi, żeby zobaczyć, jak korzysta z tego klient. Ja ostatnio miałam taką okazję korzystania z kasy, jak już się naprawdę nawyginałam i to nie było moje ostatnie wyjście, no nie u was, w innym w ogóle sklepie, ale to było tak, że odbiłam sobie kod rabatowy na coś tam i to mi mruga całe. Ja już bardzo chcę iść. Dziecko tutaj już mówi, mama, idziemy, a to mi mruga i dalej nikt nie przychodzi. Się okazało, że na dole jest taki otwór, do którego trzeba wrzucić ten kod. Tylko skąd ja mam wiedzieć, że nawet go nie widziałam, że tam trzeba to wrzucić, co nie? Tak, i my właśnie właśnie dużo czasu poświęciliśmy na początku na to, żeby rzeczywiście zobaczyć, co my wymyśliliśmy, a co faktycznie klient z tym robi. I potem pytać tych klientów, dlaczego to zrobili, żeby to zrozumieć, bo to naprawdę dla nas nie było oczywiste, zwłaszcza, że jak już na początku tej rozmowy wybrzmiało, my jesteśmy z technologii i pewne rzeczy są dla nas oczywiste. Mhm. Więc to tak. I to naprawdę wywołało zabawę. Ja moim przemyśleniem po 10 latach pracy z takimi projektami nowymi, które tworzymy dla klientów, bo tak naprawdę nasz personel pracujący w drogerii to też jest trochę nasz klient, tak naprawdę odbiorca tej technologii.
dialogi wewnętrzne. To jest to, że żadne rozwiązanie boksowe z rynku nie pasuje do Rossmana. My nawet jeżeli coś bierzemy z rynku, musimy je pod siebie dokroić, dostosować, a najlepiej to zbudować od początku sami. Nie? I to jest jakby też odpowiada na pytanie, no jeżeli wiecie, jakaś, już uczepmy się tych kas samoobsługowych, jakaś kasa pasuje do dużego hipermarketu, no nie sprawdzi się w małym dyskoncie czy w drogerii. Nie? To, jakby to nie jest, nie trzeba być odkrywcą, żeby na to wpaść, a jednak niektórzy niestety tak robią. A trzeba zrobić jedną rzecz, pójść, popatrzeć sobie, czego klient potrzebuje, jak klient chciałby, żeby to wyglądało, zapytać go, on chętnie odpowie, no bo też chce robić te zakupy przyjemniej. No to są zakupy, żeby też sprawiać, zwłaszcza w drogerii, przyjemność. Ja mam taki obrazek takiej grupy szalonych naukowców w ogóle, ja tego was słucham dzisiaj, więc bardzo mi on dzisiaj pasuje do tego. Laboratorium jakieś tak. Eksperymentalne. No tak, to jest też o zbalansowaniu tego, to co robimy wewnętrznie, a co zewnętrznie, na ile dokrajamy na miarę, żeby się też nie zakręcić, że wszystko najlepiej zrobimy sami, prawda, bo wtedy jednak to zmniejszy. No tak, tutaj cały czas trzeba szukać takiego złotego środka, tak? No bo my tak balansujemy, raz szukamy bardziej na zewnątrz, raz szukamy więcej wewnątrz i gdzieś znalezienie tego, jak rzeczywiście tą akurat rzecz powinniśmy robić, bo do każdej rzeczy pasuje inna droga, więc to też nie jest tak, że każdą rzecz powinniśmy robić wewnętrznie, albo każdą rzecz powinniśmy robić na zewnątrz, po prostu trzeba znaleźć tą najlepszą ścieżkę dla akurat tej. Czy to jest miejsce dla startupów? No jest i my też jest. W akceleracjach jesteśmy, otóż tak? Tylko to nie jest łatwa praca. Tak? 3 lat właściwie ten model sprawdzamy. To nie jest łatwe. Rzeczywiście uczymy się tego cały czas i to jest jedna z kompetencji, którą my na pewno mocno chcemy rozwijać. Mamy teraz w naszym zespole osobę, która ma duże doświadczenie startupowe i myślę, że on nam dużo bardziej pomoże też w podejściu, bo rzeczywiście my jesteśmy szalone laboratorium, jak Marela powiedziałaś, ale bardzo pragmatycznie. U nas rzeczywiście musimy widzieć wartość z działania. Przy startupach rzeczywiście tutaj potrzeba trochę większego dystansu, zaufania, wiary w to, że to może zadziałać. My tutaj często się na tym łapaliśmy. To jest rzecz, którą na pewno będziemy chcieli robić. Uważamy, że jest to dobre miejsce na wyłuskanie fajnego pomysłu, który zaadresuje jedną z setek potrzeb, jakie cały czas mamy, jakie chcemy mieć, ale to na pewno nie jest łatwe. I tutaj rzeczywiście te kolejne akceleracje, które teraz robimy, mam nadzieję, że też będą, to z każdą edycją będą coraz bardziej efektywne i te startupy, z którymi będziemy pracować, no będą przynosiły po prostu nam wartość. Tak, bo startupy są bardzo inspirujące, ale mają jeszcze bardzo mało dopasowania takiego dużego biznesu, jakim my jesteśmy. Mhm. To jest najczęstszy taki problem, z jakim się spotykamy, że super rozwiązanie, tylko nie w tej skali, nie? Tak. I też mindset tych ludzi, którzy są w startupach, troszkę nie pasuje do korporacyjnego mindsetu. I do retailu. Do retailu często, tak? To jest to dopasowanie się chyba tam jest największym wyzwaniem. Ja jestem w ogóle ciekawa, bo zmienia się ten ekosystem startupowy i jest w nim coraz więcej osób, które wychodzą z biznesu, z dużych korporacji i zastanawiam się, czy to znaczy, że na przykład wy, taka na przykład wasza organizacja, bo podobna do niej, na przykład na przestrzeni najbliższych, nie wiem, 2-3 lat zobaczycie różnicę w tym, co do was przychodzi. No tak, bo to jest właśnie, no taki przykład. Startup, który jest z jakichś tam danych wyciąga jakąś informację, ona jest bardzo przydatna dla naszej organizacji. Super. Tylko zbudowała do tego interfejs, który totalnie do nas nie pasuje. Mhm. I nie za bardzo potrafi się dopasować do naszych interfejsów, tak? Do naszych hurtowni danych. Więc oczywiście my sobie zweryfikujemy, że to jest fajne, tylko żeby pójść z tym dalej, no on zupełnie musi to przebudować. Teraz jeżeli rzeczywiście wejdzie tam osoba, która ma to doświadczenie biznesowe, ma doświadczenie w retailu, będzie wiedziała dokładnie, w jaki sposób trzeba będzie się teraz z tymi retailami, z tymi dużymi firmami interfejsować, żeby to faktycznie miało wartość. Nie? To jest taki najprostszy przykład, ale naprawdę ich jest bardzo dużo takich, w których ciekawe rzeczy, ciekawe, bo naprawdę, bo też startupy mają takie totalnie często odklejone pomysły. Czasem się zastanawiamy, jak w ogóle można było wpaść na taki pomysł. Nie ma granic. Całe szczęście, no. Są. Tak. I właśnie dokładnie, i po to też są, nie? Tylko wyłuskanie z tej masy i to też zależy od tego, akurat z jaką my potrzebą przychodzimy, bo jeżeli my przychodzimy z potrzebą jednak jakiegoś rozwiązania, które w miarę szybko chcemy wdrożyć, to ono musi być już jakieś dojrzalsze. Jeżeli my mamy tą przestrzeń, a dopiero właściwie staramy się tworzyć tą przestrzeń na to, żeby móc sobie poszukać więcej i poeksperymentować i nie mówić współtworzyć i nie mówić, że koniecznie to jest rzecz, którą już chcemy teraz wdrażać,
no to wtedy tej przestrzeni na te ekstremalne takie pomysły jest trochę więcej. Tylko to też ma jakieś tam ramy, nie? Czasowe i w ogóle przestrzenne. Słuchajcie, to umawiamy się, jak będziecie po jakiejś już części tych programów akceleracyjnych, które będziecie na realizować, na case'y i znowu wnioski, doświadczenia, bo my też oczywiście edukujemy tą stronę startupową, czyli dostawców rozwiązań do korporacji, co jest ważne i czego, jakie są oczekiwania, więc myślę, że fajnie będzie sobie to znowu zdarzyć i też zweryfikować, czy te różnice są już widoczne. I to tu jeszcze a propos tych startupów dopowiedział i to też fajnie uzupełni to, co teraz zaznaczyłaś, Marela. Rzeczywiście bardzo dużą wartością my zauważyliśmy w tych startupach, które już się przezwinęły przez mój zespół R&D, bo to tak naprawdę na współpracę z zespołem R&D one trafiają. To jest ta wartość, którą my możemy dać startupom, że my możemy być świetnym konsultantem, który świetnie pokaże i da przestrzeń do testów ich rozwiązania, że my powiemy, dlaczego klienci chcą, żeby to działało tak, a nie tak, jak to wymyśliliście i proszę zmieńcie to, a to zadziała. To my możemy powiedzieć, słuchajcie, zapraszamy was z waszym rozwiązaniem do jednej, dwóch, pięciu drogerii. Czy to jest tak, że to mówisz właśnie? Tak. Dokładnie tak mówimy, że zapraszamy was i zobaczmy, jak to rozwiązanie będzie działało rzeczywiście w środowisku, wiecie, to są naprawdę czynniki przeróżne, które wpływają, jeżeli to są w ogóle technologiczne startupy, jak układ oświetlenie, ekspozycja na słońce często, jeżeli rozmawiamy o analitykach wizji. To są, słuchajcie, takie rzeczy, które rzeczywiście my jako Rossmann możemy zaoferować startupom i chętnie z nimi będziemy współpracować, żeby wspierać ich w tym, żeby dokroić ich produkt do tego, żeby pasował do po prostu do formatu drogerii. Mhm. Dobra, to ja pytam. Moje ostatnie pytanie będzie oczywiście o marzenia, a twoja, Monika, może być konkretne. Ja zapytam, jakie projekty wam się marzą? Gościa i Marcin. My tak trochę takie nasze marzenie właśnie zaczęliśmy już realizować. To, co zaczęłam mówić wcześniej, tak? Czyli mamy swój projekt, który jest taki od początku do końca nasz. Mhm. Prowadzimy jedną z inicjatyw strategicznych i z jednej strony to jest właśnie odejście tylko od tej części technologicznej w realizacji, w innowacji, a przejście przez tą całą drogę zbudowania. A druga rzecz to jest to, że my nie mogę się chwalić jeszcze szczegółami, natomiast na całej takiej ścieżce klienta będziemy mogli zaoferować w efekcie dużo takiej technologii, która, no, zakładamy, tak jest nasza teza, naprawdę poprawi to doświadczenie zakupowe w sklepach, mhm, zwłaszcza, ale też połączy to z naszym online'em. Więc to jest takie, to jest ogromne wyzwanie nasze teraz, mhm, i bardzo się z tego cieszymy, no bo też dzięki temu w ogóle uczestniczymy w strategii firmy. I tak, to się tak, no, praktycznie do tego chyba bardzo podchodzę. Można byłoby też gdzieś tam polecieć w kosmos oczywiście, ale chyba jeszcze nie, to jest bardzo fajne wyzwanie. Dwa, że możemy uczestniczyć w nim od początku, tak jak się mówisz. To dla nas daje, słuchajcie, od momentu analizy potrzeb, weryfikacji bolączek często i szukania na nie rozwiązań. To jest naprawdę badań, pogłębiania, testowania, wykonywania proof of value, proof of concept. Naprawdę daje nam taką naprawdę bardzo szeroką ścieżkę i jesteśmy w stanie bardzo fajnie zauważyć efekty, jeżeli to się zdarzy tak, jak będziemy chcieli, a jest to naprawdę ogromny projekt, to naprawdę myślę, że tu będziemy mogli bardzo śmiało mówić o tym z dumą, bo klienci powinni zauważyć różnicę w jakości zakupów w Rossmannie. No i budujemy zespoły, w których są ludzie z różnych biznesów. To też jest dla nas spore wyzwanie zbudować. My budujemy zespół, który prowadzi projekt od początku do końca. No to jest nowość na rynku. Myślę, że IT to robi. Mhm. Technologie i innowacje to robią. Mhm. No to trzymamy kciuki za ten wasz projekt marzenia. Dziękujemy. Słuchajcie, ja mam takie pytania z dwóch części złożonej. Ostatnie już. Słuchajcie, trzy kluczowe wskazówki dla organizacji, które chcą zacząć strukturyzować swoją pracę z innowacjami albo budować model dla siebie. Co jest ważne? No, ważne jest przede wszystkim, żeby zacząć od klienta. Czyli ta klientocentryczność. Ważne jest, żeby się komunikować i ważne jest, żeby w ogóle mieć taki jakiś jasny cel, po co to robimy, nie? To chyba tak bym, chyba od tych trzech punktów bym zaczęła ja, tak? Dorzucę chyba czwarty, bo według mnie radą dla kogoś, kto zaczyna albo kto chce to budować,
to jest takie przyzwolenie sobie na błędy i nie nazywanie ich błędami, bo wspomniałem wam wcześniej, że z lejka innowacji, to nie tylko u nas, ale ogólnie w statystykach większości działów R&D, 90% rzeczy musisz zamknąć w szufladzie i powiedzieć nie, nie działają. I wiecie, przepracowanie sobie takiej zgody wewnętrznej na to, że my możemy popełniać błędy i zakończyć jakiś etap ścieżki innowacji, jakiegoś mini projektu, tym, że on po prostu się nie wdraża i zaakceptowanie tego, że on się nie udał, ale czekam na te 10%, które naprawdę przynoszą wartość, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby móc pozwolić sobie na testowanie, na jakieś tam próby i zaakceptowanie tego, że nie wszystko musi się udać, że tutaj w innowacjach jest przestrzeń na to, że na coś możemy być po prostu jeszcze niegotowi, albo rynek może być niegotowy, albo może nasza organizacja jest niegotowa, bo nie mamy systemów, które pozwolą uruchomić takie rozwiązanie innowacyjne. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie mówić sobie, że to są nieudane 90% projektów, tylko to jest 90% projektów, które przyniosły wartość, bo pozwoliły nam zrealizować 10% bardzo dobrze. I w sumie do strukturyzowania innowacji też ten lejek pasuje. Też naprawdę nie wszystkie działania, które wydawało nam się, że będą skuteczne, faktycznie są skuteczne i trzeba zrobić wiele tych prób, żeby dojść do tego, co faktycznie w organizacji pasuje. Słuchajcie, a jak karmicie wasze głowy, w sensie, żeby one były cały czas otwarte? Bo to nie jest łatwe. No tak, to nie jest. Znaczy, chyba my akurat chyba mamy taką naturalną skłonność obydwoje do tego, żeby przez cały czas czegoś się uczyć. Tak, to... I rozmawiamy z organizacjami, i rozmawiamy z takimi organizacjami jak wasza, i z innymi organizacjami, takimi korporacjami. I słuchamy podcastów, i czytamy książki, i oglądamy rzeczy na targach. Inna konferencja. Tylko branży, w której działa dzisiaj firma? Nie, zdecydowanie nie. No bo to w branży rzeczywiście tak, że szukanie, targi branżowe są oczywiście ważne. Oczywiście tak, to jest jakby obowiązek. Natomiast popatrzenie na to, jak jakby na te zupełnie inne biznesy otwiera często głowę na to, jak coś robić zupełnie inaczej u nas. Tak, to niekoniecznie musi być źródło pomysłów retailerem w ogóle. Tak naprawdę to, słuchajcie, wejście do sklepu odzieżowego za granicą czasami jest efektem wymiany zdjęć na jakichś naszych, wiecie, komunikatorach. Po prostu zobaczcie, co ciekawego zobaczyłem, a w ogóle zobacz, jaka fajna w ogóle w muzeum rozwiązanie. Tak? Więc to jest, słuchajcie, na każdym kroku obserwowanie otoczenia. I ja to czasami się śmieję, mój zespół też się czasami śmieje, że nawet jak gdzieś jesteśmy na wiecie, wyjeździe prywatnym, czy zagranicznym, czy gdziekolwiek w Polsce, w innym mieście i gdzieś ktoś wchodzi, to jest zawsze, wiecie, podsyłanie fotek, zobaczcie, jaki fajny, nie wiem, humanoid jeździ tutaj, albo ewentualnie jaki fajny hologram, albo zobaczcie, jak fajnie w tym muzeum to rozwiązali. To są rzeczywiście, myślę, że takie podejście, że tak jak chyba się powiedziałeś, że mamy gdzieś to naturalnie inspirowanie się tymi rzeczami dookoła. One nie wszystkie są wdrażalne w naszej firmie, ale warto o nich wiedzieć, warto o nich rozmawiać, warto rozmawiać też z firmami, które są na polskim rynku i na zagranicznym, sprawdzać ich pomysły, patrzeć, jakie nad czym oni pracują. Więc to rzeczywiście takie bycie cały czas zaktualizowanym na pewno pomaga. No i te sklepy, ale jeśli chodzi o retail, to te sklepy, ale nie nasze i nie w Polsce, no to też są bardzo często inspirujące, tak? Czasami się śmiejemy, że wszystkie sklepy autonomiczne na całym świecie są nasze, bo właściwie w każdym już byliśmy prywatnie. Tak. Okej, czy takie obserwacje. Dobrze, ja wiem, że tutaj mamy pewnie jeszcze dużo pytań w głowach z Moniką, które mogłybyśmy zadać, no ale też jakby wiemy, że nie wszystko naraz, więc troszeczkę też będziemy naszym słuchaczom dawkować te wasze doświadczenia i wiedzę. Bardzo wam dziękujemy dzisiaj za rozmowę, za to, że się zgodziliście być gośćmi, podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wiemy, że to jest bardzo cenne źródło i bardzo przekonujące tak naprawdę dla tych, którzy są na wcześniejszym etapie i chcą rozpocząć, to nic tak nie uwiarygadnia tego też, co my na przykład mówimy. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle osoby, które słuchają naszego podcastu i dotrwają do końca, a są ciekawe rzeczy, więc mam nadzieję, że tak, będą mieć też takie wrażenie, jak ja od początku, jak was poznałam, że wy jesteście po prostu entuzjastami tych innowacji i technologii i wiem, że możemy powiedzieć, że to jest naturalne, bo jesteście, wywodzicie się z IT, ale to nie jest naturalne.
Dziękujemy. Dziękujemy. Tak mają. A w sumie też tak o sobie myślimy, to się zgadza. Tak, słuchajcie, więc podsumowując, żebyście też wiedzieli, to zwłaszcza te startupy, tutaj Marcin wybrzmiało, że takie zapraszacie, więc słuchajcie, żeby było wiadomo, do kogo się zgłaszać, po więcej informacji i insightów, to naszymi gośćmi dzisiaj byli Małgorzata Kołodziejczyk i Marcin Janikowski z działu technologii i innowacji w Rossmanie. Dziękujemy za rozmowę. My również wam bardzo dziękujemy. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.